Hej, hej, kochani, witajcie w kolejnym New Vlogmas. Tak, ostatnie dni były tak mało materiałowe. Pierwsze przerwy od Vlogmasów. Mimo wszystko dzisiaj chyba coś wrzucę, uda mi się skleić. Mniej materiału nagrałam, no ale dlatego, że wiecie, jak jest Olga, albo ktoś z nas przyjeżdża, to wolimy spędzić czas razem, bo dawno się nie widzieliśmy. I po prostu to jest takie... Ale mimo wszystko nagrałyśmy trochę filmów razem, więc będą się pojawiać i na kanale Składaki, i na kanale Olgi, więc filmy będą. Mimo wszystko ja dzisiaj, słuchajcie, jakie plany na dziś, to lecę za chwilę robić ciarkę do studia, a później, tak jak już wczoraj mówiłam, lecę na imprezkę urodzinową, ale to wieczorkiem. Później wam jeszcze pokażę prezent i tak, i jeszcze dzisiaj umyjemy włosy, to w szczególności, ale jak wrócimy ze studia, bo jak założę czapkę, to później będą i tak takie niefajne, więc jak wrócimy do studia, to umyjemy nasze włoski. A ja co, póki co wstaliśmy i trzeba się ogarniać, i życzyć miłego dzionka. Buziaki. Wybiła 11, lecimy do studia, mam na 12 klientkę, więc dzisiaj, słuchajcie, tak trochę później wyszłam, bo zwykle wychodzę tak godzinę i coś przed, bo ja lubię mieć czas, lubię, wiecie, zostawić sobie luz, nie lubię się spóźniać, ale dzisiaj się nie spóźnię, tylko będę, myślę, że tak spoko z klientką, w sensie chwilę przed klientką, ale nie za dużo. W każdym razie outfit of the day w sumie, ej, wyglądam jakbym chodziła codziennie w tym samym, w sumie trochę tak jest, ale to są moje jedne z ulubionych ciuchów, po prostu uwielbiam. Po skończonej dziarce stwierdziłam, że muszę wejść do Rossmana, kupić jakiś balsam do ust, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałam. A z racji, że jeździ zimno, to usta ciągle popękane. Ten widziałam, że kiedyś ktoś polecał, dlatego będę sprawdzać, testować i dam wam znać. A drugi wzięłam brzoskwiniowy z Nivei i smakuje przepysznie. Kochani, ja właśnie wróciłam ze studia. Dzisiaj byłam łącznie w studiu, nie wiem, z godzinkę jakoś tak, więc bardzo krótko, ale zrobiłam tylko tą jedną dziarkę i wróciłam. Bo słuchajcie, tak, idę teraz umyć włosy, muszę umyć włoski, bo wieczorkiem idziemy na imprezę urodzinową. Ale to dopiero wieczorem, więc do tego czasu mam czas, żeby, wiecie, się ogarnąć tak całkowicie. Chciałabym trochę pomontować film, więc mam nadzieję, że mi się uda, bo właśnie chciałabym wam wypuścić ten z Olgą na wczoraj, w sensie co wczoraj nagrywałyśmy, więc są plany ambitne. Teraz sobie też otworzymy kalendarz, no ale póki co lecę umyć te włoski, bo one wymagają ciężkiej roboty. Bo wczoraj już miałam bardzo tłuste włosy i one może nie wyglądają na takie tłuste, bo słuchajcie, Olga mi powiedziała, że jak mam tłuste włosy, to najlepszym sposobem jest posypać sobie głowę mąką. I tak, posypałam sobie wczoraj głowę mąką i dlatego one nie wyglądają aż tak teraz źle, jednak jak się przejedzie głowę, to wiecie, to czuć tą mąkę, więc muszę po prostu je iść domyć. Oczywiście testuję dalej kosmetyki na trwałość koloru, więc oczywiście wam nagram i przygotuję, a w tym momencie co? Zdejmuję bluzę i idę myć włosy. Taki jest plan na dzisiaj. W ogóle będę musiała się przebrać, jakieś takie świeże ciuchy, tak, i zadzwonić. O, zaraz zadzwonię do tego po gwarancji, kartę gwarancyjną do pralki. Myślę, że nawet w tym momencie to zrobię, bo to jest ważniejsze niż moje czyste włosy. Właśnie montowałam film przez około, nie wiem, z godzinę. Dokładnie też umyłam włoski, jak widzicie, one już mi schną. A teraz biorę się za budowanko i nagrywanie shortsa na nasz kanał, ale przy okazji złożę sobie taki zestaw i go jeszcze nagram, ogram. Więc film, shorts teraz będzie nagrywane i przy okazji poskładamy super zestaw. W ogóle to zestaw jest gratisem. Ten zestaw jest w formie gratisu, rozumiecie to? Naprawdę się opyla. Otworzymy sobie dzisiejsze okienko w kalendarzu. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 9. Ej, ale czemu? O, właśnie. Ta kamerka nie wiem czemu czasami psuje jakość. Nie wiem dlaczego. Szukamy numeru 9. Tutaj jest. Dzisiaj wypadałoby, żeby była to jakaś świeczucha, nie? Ale niestety nie. Niestety jest to tea light. A jeśli chodzi o jego zapach, pierniczkowy. Taki pierniczek, ale bardzo ładny. Bardzo ładny pierniczkowy. Liczmy na to, że jutro będzie świeczucha. Myślę, że raczej tak. Ja w ogóle zaraz idę się malować powoli. W sensie jeszcze trochę. Ja myślę, że tak 18, 19 wyjdę.
żeby też nie być ani pierwszą, ani ostatnią, jakoś tak git. Więc jeszcze mam chill. Jeszcze mogę pomontować. Siemaneczko, kochani, wiem, że nie było wczoraj vloga i czuję się z tym średnio, ale z drugiej strony chciałam powiedzieć dlaczego i trochę powiedzieć od siebie, bo mam wam co do opowiedzenia. Wczoraj nie nagrywałam vloga z racji tego, że byliśmy na rodzinnym spotkanku, słuchajcie, ja, Piotrek i jego mama cały dzień spędziliśmy razem. I to są momenty, którymi, wiecie, nie chcę się dzielić z wami, bo to są na tyle prywatne rzeczy, że po prostu chcemy cieszyć się jak najbardziej z tego momentu, że możemy jednak ten czas znaleźć dla siebie i z nim spędzać razem. Więc w takich momentach, jak widzicie, ja rzadziej nagrywam, bo po prostu wolę wczuć się w rozmowę, a nie wszędzie latać z kamerą i coś komentować. Powiem, że ta druga strona też czuje się bardziej komfortowo, kiedy tego nie robię. Słuchajcie, dzisiaj mamy już poniedziałek. Czekajcie, to w niedzielę nie nagrywam, a czy w sobotę nagrywam? To nie wiem, bo słuchajcie, teraz mieliśmy tyle tych dni takich zwariowanych, skrejzowanych. Już wracamy powoli do rytmu. Jest poniedziałek, ja dzisiaj wstałam około 10 i pierwsze co, to montowałam film na kanał Składaki, on dzisiaj wyjdzie, ten z Olgą, bo musiałam go zmontować i powiem wam, że ciężko mi się go montowało, w sensie długo, ale nareszcie mi się udało. Dzisiaj również musimy załatwić update z pralką, w sensie próbowałam już dzisiaj raz dzwonić do nich, ale nie odbierają do karty gwarancyjnej, więc będę próbować się cały dzień dzisiaj dodzwonić, żeby mi przyszli, naprawili tą pralkę, bo naprawdę ciuchów mam tyle, że no to już będzie z półtorej miesiąca, jak my nie pierzemy. To jest masakra, masakra, więc dzisiaj jeszcze odpaliłam moją pralkę ręczną, więc też się zmachałam, jestem teraz cała spocona, no bo wiecie, musiałam już trochę przeprać ręcznie, bo no nie mamy w co się ubierać, nie mamy ciuchów. Więc tak oto u nas to wygląda. Dzisiaj jeszcze oprócz tego Piotrek został ze mną dzisiaj, więc fajnie, ma pracę zdalną, ja lubię jak Piotrek zostaje w domciu. Dostałam też prezent od Ari, na której byłam u urodzinkach, ale chcę go dzisiaj ograć w formie krótkiego, takiego pionowego filmu, bo myślę, że może fajnie wyjść. Chociaż może i film dłuższy na kanał Składaki też nagram, nie wiem, nieważne, ale na pewno chcę ograć to, co dostałam. Zaraz wam pokażę, bo to jest coś niesamowitego. No i co, witam was w ten piękny, niepiękny poniedziałek. Zabieramy się za ogarnianie i przede wszystkim muszę to już też przeprać, bo śpię już w tym półtorej tygodnia. Kochani, też nie otwierałam kalendarza, więc musimy to razem nadrobić. Nie pamiętam, na którym okienku się zatrzymaliśmy. Dziewiątkę widzę jest otwarta. To mamy jeszcze dziesiątkę i jedenastkę, bo dzisiaj jest jedenasty, wczoraj był dziesiąty, więc dobra. Ej, w ogóle ten kalendarz już się strasznie psuje, jak widzicie, on mi się wygina na wszystkie strony świata i nie wiem, jakiego mam trzymać, ale dobra, o, podtrzymam sobie głową, to jest dobry sposób. Otwieramy dziesiątkę, a w dziesiątce jest świeczucha. Wyjmę ją na razie, otworzymy kolejny i zaraz do niej wrócimy. I jeszcze dzisiejsze okienko, również świeczucha. Tego się nie zdarza za często. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Wyjmuję go. Jestem w szoku. Dwa dni pod rząd świeczuszki. Pierwszy zapach to pikantna pomarańcza. Powąchajmy. Pachnie jak pikantna pomarańcza. W sensie mocny pomarańczowy zapach, ale bardzo, bardzo ładny. Lubię taki. I tutaj mamy jeszcze zimowy wieczór. O, tego jestem mega ciekawa. Okej. Okay. O, wow. On nie pachnie jak zimowy wieczór. On pachnie bardzo spokojnie i nie jest to korzenny żaden z tych klimatów, a ładny jest. Taki właśnie spokojnie, tak żeby się przychillować, taki bardziej kwiatowy, owocowy bym nazwała niż korzenny, więc bardzo, bardzo spoko, jestem mega zadowolona. Dzisiejszy dzień zaliczamy jak najbardziej na plus. Ja teraz lecę się trochę ogarnąć, uczyszę włosy, pomaluję się trochę i zabieram się za nagrywanie tego shortsa, o którym wam przed chwilą mówiłam. Patrzcie, moi mili, jakie to jest wspaniałe Hello Kitty z Lego. Co prawda bardziej przypomina Lego Duplo, jednak mimo wszystko jest to Hello Kitty z klocków, dodatkowo taki konik. Ten element tu włożyłam, ale on nie powinien tu być i nie mogę go teraz odczepić, więc zaraz poproszę Piotrka, chyba że zaczepię o ten, no bo powinno to stać w takim tym. Ale dobra, tym zaraz się zajmę. Tutaj oczywiście nasza zagroda, no i patrzcie, naklejki, ale niestety no częściowo nie przeżyły, a szkoda. A te sobie zaraz zakleję, będzie jakoś fajnie. Wow, ale mi się to podoba. Słuchajcie, nasza dziarka ma już jakieś 3-4 dni i jak widzicie zaczyna się łuszczyć. Tak wygląda proces gojenia się tatuażu, więc będę wam pokazywać co jakiś czas. Bardzo mnie korci, żeby te skórki odrywać, chociaż wiem, że nie wolno i nie róbcie tego, chociaż ja mam taką trochę lewicę i czasami potrafię to robić, ale nie wolno, nie wolno. Ale tak, swędzi mnie też bardzo, bardzo mnie swędzi tatuaż, ale goi się, goi. Na śniadanko standardowo dojadamy resztki, ostatnie resztki tego serka, tutaj też końcóweczka rukoli, która już ledwo co. Mamy jeszcze dżemik, serek i chlebek tostowy.
stwierdziliśmy, że brakuje nam trochę lampeczek świątecznych w domciu, także powiesiliśmy je sobie tutaj. I teraz nasz domek wygląda pięknie. Tak, i tu na okienku jeszcze tak dędają takie gwiazdki. Teraz jest pięknie, kolorowo i świątecznie. Moi drodzy, lecimy na ostatnią misję na dziś, zanim wpuszczę wam tego vloga, bo chcę wam jeszcze go dzisiaj wypuścić, bo wczoraj nie było, a dzisiaj, żeby normalnie wleciał. Idziemy do Rossmana, bo słuchajcie, mój brat sprawił mi mega miłą niespodziankę i dał mi na coś, co bardzo chciałam, a co, to zaraz wam oczywiście powiem, bo idziemy, no albo dobra, w sumie już wam powiem, idziemy po misia. Akcja Podaruj Misia w Rossmanie jest co roku, przekazywane pieniądze z misią idą w 100%, chyba muszę jeszcze doczytać, ale na fundację, więc ja bardzo chcę wspierać, a w szczególności, że w tym roku wyszedł miś Martyny Wojciechowskiej, więc no, współpracując z nią przez ostatni rok, wytworzyłam sobie mega sentyment do niej, jest moją ogromną inspiracją, wspaniałą osobą, więc bardzo chcę wspierać ją i w ten sposób. Dlatego lecimy do sklepu i no co, idziemy po misia. Uwaga, uwaga, poznajcie misia Martynę! Patrzcie, jak ona jest prześliczna, to już jest 18. edycja Podaruj Misia, nie wiem, czy wiecie. I tutaj doczytałam, że leci na Wspieram społeczną akcję Zdrowie w Głowie oraz rozbudowę Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epitologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Więc kupując takiego misiaka, pieniążki lecą na fundację, z czego mega się cieszę. Słuchajcie, ten mis znaczy na mnie bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, patrzcie, on ma jeszcze taki piękny plecaczek, którego można no, normalnie otworzyć. Tutaj jeszcze ma z boczku, o, takiego pierniczka. Czy on nie jest przesłodki? Jest! O, i właśnie z nim, słuchajcie, się z wami pożegnam, bo właśnie teraz chcę wam wypuścić tego vloga, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Cześć!